Jest takie przykładowe, że obecnie jest łatwiej, bo jest ciepło na zewnątrz. Dodatkowo nawet, że jakbyśmy tu zimę usuwali, to są te sterylne warunki, bo często jest tak, że jak siedzimy w tej zimnej wodzie, boimy się, że wyjdziemy, nie zdążymy się ubrać, bo zamarzniemy, jak na zewnątrz jest zimno. Tu są te sterylne warunki i spokojnie pod okiem specjalistów można to zrobić bezpiecznie. Mamy też termometr, mierzymy temperaturę, jakby na przykład ktoś chciał troszkę dłużej posiedzieć niż powiedzmy parę minut, więc jak najbardziej możemy zrobić te dłuższe sesje. Możemy też kogoś wprowadzić do tego, jak chce zacząć morsować, bo jak najbardziej też mamy tak fachową wiedzę, że możemy od A do Z kogoś przeprowadzić i pokazać, jak to się robi bezpiecznie, bo ważne, żeby to robić bezpiecznie. Oczywiście wtedy się bierze prysznic, to jest miejsce do właśnie wzięcia prysznicu. Potem osoba wchodzi do tej bali, do swoim lodu, żeby ta temperatura miała taką temperaturę jak w jeziorze, albo nawet jeszcze niższą. Więc w taki sposób, żeby ta temperatura była odpowiednia. No i w momencie oczywiście człowiek jest żywym grzejnikiem, ta temperatura wzrasta, więc w trakcie też tego lodu dosypujemy. Lodówka jest najtańszą, najlepszą opcją, żeby właśnie ten lód zrobić, bo można taki lód wysoko 500 litrów lodu wyprodukować, czy kilo, więc można to zrobić tanim kosztem i też lód w Bali nie musi mieć jakiś odpowiedni kształt, może być każdego kształtu. Ale oczywiście można przyjść na samo morsowanie, a można też zrobić trening i potem po treningu, na przykład w ramach regeneracji, czy zrobić trening EMS, albo trening siłowy z trenerem personalnym i potem po tym właśnie treningu można wejść do Bali w ramach regeneracji, skorzystać z morsowania. W przyszłości też będzie sauna, więc też będzie można saunować, więc nie tylko miłosicy zimne, ale też miłosicy ciepła. Nie ma takiego miejsca, w którym można zrobić trening i też można pomorsować, tak jak w amerykańskich filmach nieraz widzimy, że zawodnik trenuje, a na końcu wchodzi do wanny z lodem. Jest to bardzo fajny sposób regeneracji, zmniejszamy stany zapalne i szybciej możemy wrócić do następnego treningu. Jest to świetna sprawa, sam wielokrotnie korzystałem. Oczywiście też można zrobić morsowanie przed treningiem i wtedy pozbyć się zakwasów i odświeżyć jakby swoje ciało przed jednostką treningową następną, więc można to na dwa sposoby robić.